Witam was, przyjaciele. Przeczytałem dzisiaj takie zdanie. Jedno z haseł Woodstockowych, tak się zdaje, że to jest chwila, kiedy możesz być sobą. Wiesz co, ja od jakiegoś czasu cały czas jestem sobą. Dlatego, bo spotkałem Jezusa i pojednałem się z Bogiem. Nie możesz być sobą, dopóki nie poznasz swojej tożsamości. Zostałeś stworzony przez Boga i póki nie wrócisz do Niego, nie możesz odkryć swojej tożsamości. Tęsknisz za wieloma rzeczami w życiu i wielu rzeczy w życiu szukasz. Może to być prawda, może to być wolność, może to być jakaś przyjemność. Nic nie zaspokoi tych twoich pragnień i poszukiwań, dopóki nie pojednasz się z Jezusem. Dopóki nie pojednasz się z Bogiem przez Jezusa. Wiesz, na zbawienie nie możesz zasłużyć. Zadaj sobie pytanie, co się stanie, gdybyś umarł? Gdzie pójdziesz? Myślę, że to jest o wiele ważniejsze niż to, co się dzieje tutaj w tej chwili na ziemi, ponieważ jesteś tutaj tylko na chwilkę. Wiesz, nieważne, czy jesteś dobrym człowiekiem, czy złym. Słowo Boże mówi, że możesz być zbawiony tylko przez wiarę w Jezusa. I to jest z łaski. Jezus przyszedł na ten świat po to, aby ci udostępnić pojednanie z Ojcem, z Bogiem, który cię stworzył. Nie ma Boga, przestań pierdolić głupoty! Mylisz się, człowieku. Mylisz się, człowieku. Wystaw go na próbę, zobaczysz. Zawołaj ze szczerego serca, on ci odpowie. Na 100% ci to mówię. Chorowałem na depresję i nerwice latami. I wiesz, religijni przywódcy mówili mi, że wierzą w cuda, ale w moim przypadku nic nie może mi pomóc poza psychotropami. I w pewnym momencie te zewnętrzne przywódcy wypadają całe bóstwo. Zawołałem i zaprzeczałem tylko ścianę, że Jezus, jeśli jesteś żywy i prawdziwy, ja potrzebuję cię poznać. I on mi odpowiedział. I to zmieniło wszystko w moim życiu. Uwolnił mnie od tej depresji i nerwicy. Tak, że wszystko ustąpiło w jednym momencie. Wszelkie symptomy ustąpiły w jednym momencie. Wiesz, Jezus nie jest religią żadną. On przyszedł po to, abyś pojednał się z Bogiem. On wziął na siebie wszystkie twoje choroby. Wziął na siebie wszystkie twoje niemoce. Twoją biedę. Wszystkie twoje problemy. I w nim masz rozwiązanie każdego twojego kłopotu w życiu. Ale największym twoim kłopotem jest to, że żyjesz niezależnie od Boga. Mówiąc ci o Jezusie, absolutnie nie zamierzam cię wciskać w żaden system religijny, bo uważam, że religia to jeden wielki szajs. Religia oddziela od Boga. Mówiąc ci o Jezusie, proponuję ci, żebyś pojednał się z Ojcem. Żebyś odnalazł swoją tożsamość. Żebyś znalazł prawdę. To bardzo proste. Wystarczy, że otworzysz swoje serce. Odwrócisz się od swojego błędnego życia. Powiesz, Jezus, nie znam cię w ogóle, ale jeśli jesteś żywy i prawdziwy, potrzebuję cię poznać. Żyłem bez ciebie i żałuję tego. Jeśli tak powiesz ze szczerego serca, gwarantuję ci, że on ci odpowie. Jeśli zmagasz się dzisiaj z jakąś chorobą, przyjdź do mnie, położę na ciebie ręce i zostaniesz uzdrowiony. Jeśli chcesz porozmawiać o tym Jezusie, jestem tutaj, żeby ci tym służyć. Jeśli chcesz poznać Boga, masz pytania, jesteśmy tutaj dla ciebie. Nazywamy się Kościół Mocy, możesz nas znaleźć w internecie. Jeśli się wstydzisz, jeśli nie umiesz zdjąć maski, jeśli potrafisz się tylko wygłupiać i udawać, że się dobrze bawisz, to gdy wrócisz do domu, zapytaj tego Boga ze szczerego serca, czy to, co ten człowiek mówił na ulicy, jest prawdą. Czy ten Jezus jest żywy i prawdziwy. Znajdź w internecie Kościół Mocy. Napisz do nas. Gwarantuję ci, że gdy spróbujesz Jezusa i napełni cię Duch Święty, to nic innego nie będzie już dla ciebie tak atrakcyjne, jak to doświadczenie. Jak to spotkanie z Bogiem.